Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rysować. Zajmiemy się rysunkiem ołówkiem. Ja przygotowałam tutaj dla Was i dla mnie różne rodzaje ołówków. Chciałabym, żebyście sobie też przygotowali. To jest na przykład taki gruby grafit, który bardzo lubię do rysunku na dużym formacie. On jest bardzo miękki. Chociaż są dostępne w różnych miękkościach. Ten jest akurat 9B, czyli jeden z takich najbardziej miękkich, jakie są dostępne. Tutaj jest tak zwany kubuś. On też mi się bardzo przydaje do takich rysunków. On jest, to jest taki automatyczny ołówek, który ma takie grube wkłady w środku. I on też jest miękki, on jest troszeczkę mniej miękki niż ten ołówek, ale też się przydaje właśnie do takich bardzo spontanicznych ruchów. Mam też takie bardziej twarde ołówki typu 2B. One się zaliczają też do miękkich, ale ja bardzo nie lubię rysować ołówkami H. Tu przygotowałam jeden ołówek 6H, który spróbuję też użyć z Wami, żeby po prostu pokazać, co można na nim uzyskać. Niektórzy lubią malować, rysować ołówkami twardymi, ale ja wolę miękkie. Dają mi więcej możliwości, większą głębię rysunku można uzyskać. I dzisiaj zajmiemy się rysowaniem twarzy. Chciałabym, żebyście poznali taki podstawowy podział, jaki możemy na twarzy zrobić, by uzyskać mniej więcej proporcje takie, jak powinny być. Oczywiście każdy człowiek może mieć ciut te proporcje inne, bo niektórzy mają dłuższy nos, niektórzy mają bardziej rozstawione szerzej oczy lub bardziej zbliżone do siebie. Niektórzy mają wysokie czoło, niektórzy mają niskie czoło, ale to już później będzie taki nawyk, jak będziecie rysować z natury. Zresztą to Wam bardzo, bardzo polecam, ponieważ rysowanie z natury po pierwsze bardzo rozwija nasz rysunek, pozwala na obserwację natury i możemy mierzyć też proporcje za pomocą ołówka. Wtedy na wyciągniętej ręce mierząc, ile na przykład, jaki stosunek ma wysokość czoła do nosa i nosa do tej części dolnej twarzy, szerokość do wysokości, to wszystko są bardzo, bardzo ważne informacje. Ja się skupię na podstawowych proporcjach. Będziemy rysować twarz en face, czyli z przodu. Na początku chciałabym Wam pokazać dwie książki, które dla mnie są bardzo, bardzo przydatne przy właśnie rysowaniu postaci i przy rysowaniu w ogóle. Może o rysowaniu w ogóle pokażę Wam moją rysunkową Biblię. Jeszcze jak byłam dzieckiem, jak byłam w Waszym wieku, to ta książka bardzo, bardzo mi pomogła i dlatego widać, że jest bardzo zniszczona i wyczytana, wyoglądana. Jest to książka Briana Bagnalla, Jak rysować i malować. Także tutaj znajdziecie wiele, wiele bardzo przydatnych wskazówek o technikach rysowania, o proporcjach twarzy również i proporcjach całego ciała. Drugą książką, która też bardzo się przydaje mi przynajmniej przy rysowaniu twarzy i postaci ludzkiej, to Anatomia dla artystów Sary Simblett. I tutaj z tej książki zaczerpnęłam jedno zdjęcie, które może nie posłuży nam jako wzór do narysowania portretu, ale będziemy mogli na tym zdjęciu nakreślić też
proporcje twarzy, jakie są. Także przyczepię sobie to zdjęcie do mojej kartki na sztaludze. I zaczniemy działać. Zdjęcie to celowo odbiłam troszeczkę jaśniejsze niż w książce, ponieważ możemy bez problemu na nim rysować. I najważniejsza rzecz. Najpierw uzyskajmy owal twarzy. Jest to takie jajo, można powiedzieć. Niektórzy się mogą obrazić, że ich głowa to jajo. Ale możemy zacząć właśnie nasz rysunek od jaja. Czyli rysujmy kształt taki zbliżony do jaja. Nie bójcie się takich linii pomocniczych, ponieważ one nie przeszkadzają bardzo. Niektórzy od razu je chcą mazać, a ja uważam, że to jest świetna ilustracja tego, że poszukujemy. Także tutaj w naszym jaju powinniśmy zaznaczyć sobie oś symetrii, ponieważ jest to twarz rysowana en face, czyli z przodu, więc oś symetrii jest tutaj na środku. Jakbyśmy rysowali twarz półprofilu czy z profilu, no to wiadomo, z profilu osi symetrii nie widać, a z półprofilu trzeba by to jajo narysować troszeczkę inaczej i oś symetrii byłaby gdzieś tutaj, prawda? Ale rysujemy twarz z przodu. Teraz warto podzielić twarz na pół, ale tutaj w połowie, między czubkiem głowy a brodą, a dolną krawędzią brody. I wychodzi nam tak naprawdę, że oczy są dokładnie na środku. Nie jest to reguła, która występuje zawsze, bo tak jak mówiłam, niektóre proporcje, niektórzy ludzie mają troszeczkę inne proporcje niż reszta, ale to nie zmienia faktu, że najczęściej te oczy są rysowane na samym środeczku. Także odległość między oczami też jest to bardzo ciekawe, bo klasycznie tutaj pomiędzy oczami zmieściłoby się jeszcze jedno oko. Także, ale tak samo jak mówiłam wcześniej, że oczy czasami są osadzone szerzej, czasami są osadzone bliżej siebie, ale zazwyczaj jest tak, że oczy dzieli jeszcze jedno, trzecie oko. Wiadomo, że ciut powyżej są brwi, ale teraz zrobimy kolejny podział. Podzielimy tą część dolną również na pół. Wychodzi nam ta połowa mniej więcej pod dolną krawędzią nosa. Czyli nos wpisuje nam się idealnie pomiędzy oczy i tą część ust. Czyli tutaj sobie zaznaczamy nos. Teraz dzielimy sobie na pół tą część dolną twarzy poniżej nosa. I wychodzi nam, że dolna część wargi, dolna krawędź wargi wypada w połowie. Teraz możemy sobie, jeżeli bardzo chcemy sobie jeszcze
podzielić tą naszą buźkę, możemy podzielić tą część na 3 i mamy tutaj usta, czyli linię, która dzieli górną wargę od dolnej. Delikatnie zaznaczam sobie kształt ust. I w zasadzie proporcje twarzy już mamy. Jeszcze jedna rzecz to uszy, które wpisują nam się w taką w taki odcinek pomiędzy brwiami a nosem. To jest tutaj troszeczkę wyżej, ale to też się zmienia. Odrobinę możemy tutaj wpisać. Niektórzy wpisują po prostu od brwi do nosa uszy, ale tutaj widzimy, że jest to ciut podniesione. Także tutaj wpisujemy sobie uszy i szyja. Zobaczcie, szyję bardzo często rysujemy zbyt wąską. Wydaje nam się, że ona jest, że to jest taki patyczek tutaj łączący nas z resztą tułowia, a spójrzcie, szyja, przynajmniej u kobiety, jest troszkę węższa niż cała szerokość twarzy. U mężczyzn jest to troszeczkę inaczej, bo ta szyja jest ciut szersza, ale nie jest to taki wąski walec, jest to taki pień, który nas podtrzymuje, najważniejszą część naszego ciała. Twarz jest najbardziej charakterystyczna też dla nas, ponieważ każdy ma inne rysy twarzy i dzięki temu się rozpoznajemy. Poza tym oczy są bardzo ważnym elementem, ponieważ mówi się, że są zwierciadłem duszy, także oczy też warto się na nich skupić, ponieważ oko to nie rybka z kuleczką w środku. Musimy pomyśleć, że oko jest kulą wpisaną w naszą głowę. Ale to za chwilkę tym się zajmiemy. Teraz przejdę tutaj do mojego rysunku. I powtórzę tutaj podział na pół, wzdłuż i wszerz. Tu wpisujemy na tej linii poziomej oczy. Możemy sobie zaznaczyć odcinkami. Nie bójmy się tych pomocniczych kropek, linii, ponieważ one nam tylko pomagają i pokazują, że poszukujemy kształtu, który chcemy narysować. Jeżeli chcecie, można je wymazać, ale ja myślę, że to nie jest konieczne, bo właśnie to jest taki dla nas lekcja. Lekcja tego, co chcemy się nauczyć. Wpisałam teraz oczy. Na razie zaznaczyłam tylko delikatnie kształt, rybkę, którą będę później udoskonalać. Dzielę dolny odcinek na pół i mam tutaj miejsce, gdzie zaznaczę nos. Ten dolny odcinek również dzielę na pół. Dzielę go na 3 części. Ten rysunek myślę, że już jest nam zbędny. Nie musimy go pokazywać. Dzięki temu ta nasza nowa twarz, którą tworzymy, będziecie się na niej skupiać. Brwi odrobinę powyżej. Na razie delikatnie zaznaczę łuk brwiowy. I uszy od brwi
Ciut powyżej. Ciut powyżej linii nosa. Ale jest to mniej więcej ta sama odległość. Oczywiście rysowanie z natury pomoże nam zaobserwować jeszcze wiele innych elementów, ale także rozłożenie światłocienia czy układ włosów. Włosy są bardzo, bardzo graficznym elementem, dlatego warto nad nimi też przysiąść i troszeczkę popracować. Ja się teraz skupię na twarzy. Każdy z tych detali, typu usta, nos, oczy, czy uszy również, są bardzo ciekawym modelem same w sobie i warto robić rysunki z natury lub ze zdjęć z samych tych elementów i wtedy się też ćwiczymy nasze oko i rękę, by rysować portret już z natury. Pamiętajmy, że nasza twarz jest przestrzenna, jest to bryła, dlatego światłocień pomoże nam uzyskać ten efekt trójwymiarowości. Zaznaczymy może włosy. Moja dziewczyna będzie miała krótkie włosy do brody. I szyja nieco węższa od szerokości głowy. I teraz możemy zaznaczyć delikatnie kształt twarzy, ponieważ podbródek też lekko się nam tutaj zarysowuje. Rzuca cień na szyję. Ja teraz wymyślam, ale warto to wszystko zaobserwować. Powiem szczerze, że najchętniej posadziłabym tutaj Wam modelkę, by Wam pozowała, ale online nie jest to takie proste. Lepiej poprosić mamę, babcię, siostrę, brata lub usiąść przed lustrem. I narysować z natury, obserwując światłocień, jak się układa rzeczywiście. Bardzo często rysujemy twarze z wyobraźni. Dlatego warto znać te proporcje, które nasza twarz ma. Ja tutaj zaznaczę nos. Jak już wspomniałam, oczy to wpisana w naszą głowę kulka, która ma tęczówkę i źrenicę. I pamiętajmy o tym, że ona jest też częścią bryły, więc też musimy zaznaczyć światłocień na niej. Tak samo drugie oko. Delikatnie zaznaczam powiekę górną. I delikatnie cieniuję. Tutaj w książce o anatomii, którą Wam pokazałam, są pokazane też mięśnie twarzy i kości, czyli czaszka.
Dlatego warto do niej zajrzeć lub poszperać sobie w internecie i poszukać jak zbudowana jest nasza twarz. Ona ma tutaj różne mięśnie, które odpowiadają też za naszą mimikę twarzy, ale to jest bardzo ciekawie pokazana twarz, która pod spodem ma czaszkę. Możemy wpisać sobie tą czaszkę w naszą głowę i wtedy zobaczymy, jak te kości i mięśnie decydują o tym, co mamy narysować, jaki ma kształt nasza głowa. Usta też warto zaobserwować. I takie elementy światłocienia, które tutaj występują na nosie. Czy na policzkach. Starsze osoby mają bardzo wyraziste twarze, też na których widać bardziej światłocień. Warto to wykorzystać przy rysowaniu. Dlatego też polecam, zwłaszcza przy zbliżającym się święcie babci i dziadka, narysowanie ich portretu. Na pewno bardzo chętnie wam popozują. Zresztą macie na pewno również wiele, wiele fotografii, z których też można skorzystać. Jeżeli rysujemy twarz z wyobraźni, musimy pamiętać, że na włosach również odbija się światło. Możemy spojrzeć też na nasze włosy, jak wyglądają. Ale jest to bardzo, bardzo graficzny fragment naszego rysunku. Można za pomocą linii uzyskać bardzo, bardzo wiele efektów. Warto wiedzieć również, że
twarz dorosłej osoby czy nastolatka jest, ma zupełnie inne proporcje niż twarz dziecka, ponieważ ta część twarzowa u dziecka obniża się nieco. Dlatego rysując dziecko ma również bardziej delikatne rysy, dlatego trzeba uważać, by nie postarzyć zbytnio tego maluszka, ale rysować dziecko też należy w ten sposób, że rysujemy owal, dzielimy go na pół, ale te oczy, one są odrobinę niżej. Tutaj wchodzi w kształt brwi, właśnie na tej linii dzielącej na pół. Czy u maleńkiego dziecka jest ta linia jeszcze odrobinkę niżej. Nosek jest bardziej płaski. I delikatna usteczka. Wróćmy jednak do naszej dorosłej dziewczyny lub nastolatki. U nastolatków już te rysy i proporcje stają się takie jak u dorosłego. Rysy są wciąż delikatne, ale proporcje twarzy już są zbliżone do tych, które mają dorośli. Światło cień na włosach. Obserwujcie sobie również, jak układa się światło na szyi. To jest też bardzo ciekawy element do rysowania, ponieważ szyja to nie jest walec prosty, tylko też ma swoje mięśnie i pewne elementy, które są bardziej wypukłe i bardziej wklęsłe. Warto to zaobserwować. Trójwymiarowości dodam do jej oka. Teraz wezmę może troszeczkę cieńsze narzędzie, żeby troszeczkę dokładniej zadziałać. Ten ołówek jest też 9B, bardzo miękki. Teraz jak rysuję, nawet wydaje się bardziej miękki niż ten poprzedni. Zauważcie, że to białko oka nie jest białe. Nie jest zupełnie białe, ponieważ takie świecące białka oczu wyglądają dość nienaturalnie na rysunku. Dlatego lepiej nadać im też światłocień. Wtedy nasze oko będzie bardziej przestrzenne. Zaznaczę brwi. I pobawię się w detale.
przy rysowaniu na sztaludze może Was odrobinę rozboleć ręka, ponieważ trzymacie ją cały czas w górze. Dlatego sobie warto robić czasami gimnastykę, nawet przy rysowaniu. Kręcić sobie rączką, by ją wyćwiczyć. Delikatne ruchy ramieniem, by je też rozruszać. Zająć się też czołem. Delikatnie poszrafuję tutaj, czyli takimi liniami, które się przecinają, poszatkuję tą naszą powierzchnię i dzięki temu wydobędę delikatnie światłocień. Można użyć też gumki, by uzyskać bliki na skórze, jeżeli na przykład zarysujemy zbyt dużo. Ja sobie przygotowałam taki ołówek z gumką, ale można też wykorzystać gumkę zwykłą, taką w kostce, żeby nie mazać nią, tylko wręcz przeciwnie, rysować. Rysować światło. Jedną rzeczą, której w rysunku ołówkiem bardzo nie lubię, to rozmazywanie palcem. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ później, znaczy nie mówię nigdy, ale później jeżeli zrobimy to bardzo niedokładnie, to wtedy będą widoczne takie brudy i nie daje to nic dobrego rysunkowi. Lepiej właśnie światłocień narysować, niż go rozmazać. Tutaj z drugiej strony mam ołówek HB i on jest delikatniejszy, jeżeli chodzi o szarość. Możemy też go wykorzystać. Teraz sobie wypróbujemy też ten ołówek 6H, który... Oj, nie łapię ostrości. Który sobie przygotowałam. I tym ołówkiem 6H też można uzyskać szarość, tylko że ona jest taka bardziej delikatna. Jak złapiemy ołówek za koniec, to nawet takim bardzo miękkim ołówkiem możemy uzyskać bardzo delikatnie cienie. Wtedy rysujemy w ten sposób, że jakby ołówek miał sam rysować. Nie używamy żadnego wysiłku w dociskaniu go. I wtedy ten światłocień też jest taki bardziej subtelny. Przy rysowaniu portretu nie bójmy się, że zepsujemy go, że kogoś oszpecimy, czy
prostu poszukujcie światło cienia, bryły, tym co rysujecie. I za każdym razem będzie to dla Was nauka. Tutaj te włosy. Już mamy zaznaczone światło, skąd pada. Światło pada z tej strony, więc tą część musimy troszeczkę bardziej zaciemnić. Robimy to powolutku, pomalutku, po troszeczku, żeby ten cień nie był zbyt głęboki od razu. Później go możemy pogłębić. Zaznaczyć kość policzkową tutaj, delikatnie robiąc takie wcięcie. Obserwacja szkieletu bardzo nam może w tym pomóc. Pamiętajmy, że tutaj ta część nosa to jest taka kuleczka. Możemy to też zaznaczyć przy budowaniu światłocienia. I włosy, które z tej strony w zasadzie powinny być ciemniejsze, ponieważ też są z ciemnej strony. Kilka niesfornych kosmyków doda troszeczkę naturalności. I z drugiej strony. Pamiętajcie, że włosy również rzucają cień na twarz. Pamiętajcie lub obserwujcie to. Też możemy zaznaczyć cień pod łukiem brwionym. Tu
tutaj się zrobiło nam troszeczkę płasko, bo warto to delikatnie podrysować. Zmienię uwag sobie na bardziej twardy. Bardzo przydatne jest rysowanie wszystkich części naraz i rozplanowywanie je względem siebie, ponieważ jak skupimy się na przykład na jednym detalu, później może nam umknąć reszta. Jak mi umknął troszeczkę tutaj ten policzek. Za chwilę to naprawimy. Powiekę dolną. Nie za mocno, ponieważ wiadomo, że tutaj właśnie pada nam światło. Delikatnie, delikatnie kość policzkowa tutaj zaznaczona. I wzmacniamy cienie.
można też zająć się delikatnie tęczówką oka. Poobserwować, jak światło się w niej odbija. Możemy zaznaczyć również tło. Teraz chciałabym się troszeczkę pobawić w tym tle przede wszystkim, ale i też w twarzy, która powstała. Możemy wprowadzić kolor, by ją troszkę urozmaicić. Ja sobie przygotowałam tutaj kolorowe kredki i będę nimi rysować, wchodząc w ten nasz ołówkowy świat troszeczkę kolorem. To jest już moment taki dla naszej wyobraźni. Możemy wykorzystać też tą ołówkę, która nam powstała tutaj w tle. I tutaj ten rysunek możemy też delikatnie kolorem wejść. Nie bójmy się, że go zepsujemy. Jak zepsujemy, jak będzie gorzej niż było wcześniej, trudno. To będzie dla nas nowe doświadczenie. Będziemy wiedzieli, że nie powinniśmy w ten sposób pracować, albo nie chcemy, bo to czy powinniśmy. Ocena sztuki jest bardzo subiektywna, więc każdy może inaczej ją zinterpretować, może mieć inne zdanie, czy to po prostu jednemu się coś może podobać, drugiemu nie. Sami rysując tak spontanicznie, pewne rzeczy przypadkiem nam wychodzą i są to bardzo cenne elementy, ponieważ przypadek często powoduje, że uczymy się czegoś nowego, poznajemy coś nowego. I
nie bójmy się też rysować różnymi kolorami w jednym miejscu. To też daje pewną głębiej, ubogaca rysunek. Powoduje też, że się kolory zaczynają ze sobą mieszać. Zadziałałam teraz tylko kolorami podstawowymi i już pewna paleta mi się tu pojawiła. Ale kredki są w wielu różnych odcieniach, dlatego też to wykorzystamy. Ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, by zostawić to tak, jak jest. Już moja wyobraźnia szaleje. I zawsze chcę dodać coś od siebie. Na tym ołówku wychodzą kolory bardziej złamane przez tą szarość ołówka, a na białej kartce bardziej czyste.
Tak, bawić można by się godzinami. Ja jeszcze może porysuję swoją pracę, a wy bawcie się dalej. Tutaj wdarło nam się troszkę abstrakcji. Myślę, że nie jest to minus tej pracy. Ja lubię wrzucać, wprowadzać do prac nawet tych z natury coś swojego, coś z mojej wyobraźni, by miały taki bardziej indywidualny charakter. Bawcie się więc rysowaniem i chwalcie się pracami w komentarzach. Do zobaczenia!